Jesteśmy przed samą granicą z Iranem. No powiem Wam szczerze, że serce pyka. Nie pamiętam już, kiedy tak się bałam, ale no, zobaczymy. Nie ma diesla. Kolejna stacja, nie ma diesla. Do naszej wizy w Iranie potrzebujemy jeszcze dwie fotografie. Tutaj znaleźliśmy taki malutki sklepik i tutaj pani nam zrobiła fotografię i możemy tutaj też wydrukować, bo niestety dokumenty też muszą być wydrukowane. Wszystko to jakieś skomplikowane jakby z poprzedniej epoki, takie kiedyś było, że osobiście musisz iść do ambasady, musisz przynieść wydrukowane dokumenty, mimo tego, że robiłeś wszystko online i tam online to wszystko wypełniłeś, to wszystko musi być wydrukowane i w zębach trzeba do ambasady przynieść. Wjechaliśmy w jakąś ślepą uliczkę, za wąsko, żeby nawrócić. Wczoraj już nie zdążyliśmy do ambasady, bo jest czynna tylko do godziny pierwszej i zanim ogarnęliśmy te zdjęcia, wydruki i te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, to już po prostu była zamknięta, więc pojechaliśmy dzisiaj rano. Ja mam chustkę, bo wyobraźcie sobie, żeby wejść do ambasady, to już jest teren Iranu i muszę mieć na głowie chustę. Jak byłam pierwszym razem, to nie wiedziałam, ale na szczęście w ambasadzie mają takie, które można pożyczyć. Ale dzisiaj już wziąłam swoją własną. Plusem tej wizy irańskiej jest to, że za wizę płacisz dopiero, gdy ją tak naprawdę już masz. Tak więc jak zanieśliśmy wszystkie dzisiaj dokumenty, to okazało się, że wszystko jest ok i po prostu dostaniemy tą wizę i teraz taka ostatnia formalność, trzeba zapłacić. Jest jeden wyznaczony bank. Kot. Jest jeden wyznaczony bank, który przyjmuje te opłaty i niedźwiedź właśnie poszedł zapłacić. No i wtedy z powrotem wracamy do ambasady, przedstawiamy świstek, że zapłaciliśmy i mamy wizy. Na koniec jeszcze taka puenta. Po wyjściu już ostateczny raz z ambasady, ja już nawet nie zliczę, ile razy żeśmy w ambasadzie byli, bo jeszcze przedtem byliśmy dwa razy w ambasadzie w Tbilisi. Tam zaczęliśmy ogarniać tą irańską wizę. I tutaj byliśmy w sumie trzy razy. I wiecie, nic mnie tak nie irytuje, jak jeśli wymagają czegoś, a potem nikt tego nie sprawdza. Więc okazało się, że wcale nie trzeba tych zdjęć i nie trzeba było mieć nic wydrukowane, bo wszystko już jest w systemie i po prostu nikt nawet nie spojrzył na te nasze papierki. Więc ten wczorajszy dzień i wydatki, wiecie, to nie chodzi o to, koszty nie są duże, ale po prostu
nie lubię robić czegoś, co jest po prostu bez sensu i niepotrzebne. No, muszę Wam powiedzieć, że teraz to podróżowanie robi się coraz bardziej skomplikowane i w ogóle żeśmy jakoś, nie wiem nawet jak to powiedzieć dobrze, zakręcili się w ten cały proces teraz szczepień, bo okazuje się, że bez tych szczepień dalej nie możemy pojechać. Ja pominam naprawdę, czy my chcemy, czy nie chcemy być szczepieni, bo to w ogóle jest drażliwy temat i ja nie będę się tu wypowiadać na ten temat. Natomiast chcę Wam powiedzieć dla tych ukąśliwych, że nawet jakbyśmy chcieli, to my nie mieliśmy jak się zaszczepić do tej pory, bo mieszkając jeszcze w Anglii, jak zaczęła się epidemia, to szczepionych nie było. Później żeśmy pojechali do Europy, powoli się te kraje zaczęły szczepić, nawet żeśmy byli przez chwilę w Polsce, ale wtedy szczepiono tylko seniorów, więc nawet jakbyśmy chcieli, to byśmy nie zostali zaszczepieni. Zresztą nie byliśmy w systemie, tak? My nie płacimy podatków w Polsce, więc nie będąc zarejestrowanym, to w ogóle nie było mowy o czymś takim. No i później żeśmy śmigali znowu przez parę kolejnych krajów i wszędzie było ok, no trzeba było mieć te testy, co też jest trochę upierdliwe, szczerze powiedziawszy, bo trzeba znaleźć to miejsce, już pomijam koszty, ale po prostu trzeba znaleźć miejsce, gdzie się zaszczepisz i tam czekać na przykład dzień na te wyniki, trochę się zawsze człowiek denerwuje. Potem jak nie przekroczysz granicy na czas, to znowu już to jest przeterminowane, więc no jest to trochę upierdliwe. Ale okazuje się, że właściwie jak chcemy podróżować dalej, to bez tych testów to już możemy zapomnieć o jakimkolwiek podróżowaniu, bo jak sami wiecie, kraje wprowadzają coraz więcej obostrzeń i po prostu do niektórych krajów bez szczepienia nie wjedziesz. Tak jak do Iranu, gdzie chcemy wjechać, tu musimy mieć i szczepienia, i testy. Nie będę komentować po prostu, bo dla mnie jedno drugie wyklucza. No ale dobra, no i okazało się, że możemy się zaszczepić w Armenii i to nawet w dość prosty i szybki sposób, ale wiadomo, że musisz mieć dwie dawki, więc my nie chcieliśmy w Armenii siedzieć tutaj miesiąc i czekać na drugą dawkę, dlatego wróciliśmy do Gruzji na miesiąc i teraz przyjechaliśmy drugi raz, żeby wziąć tą drugą szczepionkę. I nie wiemy też, czy od razu dostaniemy ten certyfikat. Wiemy, że na pewno te 14 dni będziemy musieli odczekać, żeby przekroczyć granicę. A nasza wiza do Iranu przestaje być aktualna za 20 parę dni, więc tak naprawdę to takie krótkie okienko. W międzyczasie Iran znowu się zamknął. Przedtem Iran był zamknięty przez 20 miesięcy. Otworzyli 1 listopada, jak tylko żeśmy się dowiedzieli, że otworzyli, to ubiegaliśmy się o wizę, co jest bardzo skomplikowane i zajęło nam kilka tygodni, więc dostaliśmy wizę, no ale nie mieliśmy szczepień, więc robimy te szczepienia. Teraz znowu oni zamknęli, a teraz my już będziemy mieli te szczepienia, ale czy my wjedziemy do Iranu, to ja nie wiem, więc po prostu szczyt irytacji. Szczyt irytacji. Nie wiem, co mam więcej Wam powiedzieć, no jakaś masakra. To jest niesamowite. Morze, góry. Morze. Wszystko naraz. Tutaj po lewej stronie jest morze. To nie widać na filmie, ale musicie uwierzyć. I widać góry, ośnieżone góry. Naprawdę niesamowite. Tutaj za mną jest nasz ośrodek, a tutaj mamy pięknie przygotowane stoki. Wszystko ładnie pootwierali, więc jedziemy. W czasie świątki pas w Audi kosztował nas ponad 50 euro od osoby, a tu płacimy 15. Za apartament też zapłaciliśmy ułamek ceny i szczerze był to najlepszy apartament, jaki kiedykolwiek mieliśmy w górach.
właśnie dowiedzieliśmy się, że granica z Iranem otworzyła się ponownie. Nie wiem, czy już wcześniej mówiłam, ale Iran był zamknięty przez 20 miesięcy. Potem się otworzył 1 listopada. Aplikowaliśmy o wizy, to zajęło nam parę tygodni. I później, jak już mogliśmy jechać, to on się znowu zamknął. Bo nowy wariant wirusa. I był zamknięty przez całe święta. Natomiast teraz, dlatego my wróciliśmy z powrotem do Gruzji. I my teraz dowiedzieliśmy się, że otworzył się, więc zapakowaliśmy samochód i po prostu jedziemy. Przed nami do zrobienia 1000 km. Ponownie musimy przejechać przez Armenię, bo to jest tylko jedyna otwarta granica, po prostu tak, więc heja! No i? Prawie tak. No i ożenił się Iwoi, no. Jak tym autem tam podjechałeś? Napiszę tam.
Numerachen Poliklinik. Pandemia dostarcza nam co i rusz do nowych przygód. I wiecie, ja na początku nie nagrywałam tych różnych przygód z testowaniem i tymi takimi tam szukaniem miejsc i cenami. Cichutko, on zaraz przyjdzie. Chodź tu. Chodź, pokaż się. O, dzień dobry. Dzień dobry. Ale teraz pomyślałam, że będę nagrywać, bo to normalnie jest tak tragiczne, jak i komiczne zarazem. Więc w poszukiwaniu teraz, po dwóch dawkach tej nieszczęsnej szczepawki, no to musimy się ubiegać o ten certyfikat covidowy. No i dostaliśmy adres, gdzie mamy się zgłosić. Jedziemy normalnie jak koniec świata. Już dawno skończył się Erywań. No, na adresie napisane poliklinika, no to raczej byś się spodziewał w mieście albo tuż za miastem, a jesteśmy w, no, w takiej dziurze, że nawet nie wiem, to trudno nawet nazwać miasteczkiem. No ale udało się znaleźć i mam nadzieję, że uda się to w ciągu jednego dnia ogarnąć, no bo chcielibyśmy już po prostu mieć to za sobą. Na miejscu wydrukowali, pokaż. Jeny, mamy, możemy jechać. Wow, no nie będę pokazywać danych, bo to szkoda danych. Co potrzebujesz? No zjeść, jakoś tam drzewa później. Też na tym, co mamy, powinniśmy dojechać. No to wiesz, to zatankować jak chcesz, to zatankuj, gdzie na najbliższej jakieś, jak uważasz, że trzeba... No tak, bo mamy pół, to lepiej zatankować, jak coś znajdziemy. Jedzenie mamy. Jesteśmy przed samą granicą z Iranem. No powiem wam szczerze, że serce pyka. Nie pamiętam już, kiedy tak się bałam, ale no zobaczymy. Nie ma diesla. Kolejna stacja, nie ma diesla. Przed samą granicą chcieliśmy zatankować jeszcze, bo podobno w Iranie jest problem z dieslem. Znaczy wiemy, że jest problem. Nie można tak sobie zatankować paliwa diesla. I okazuje się, że tu przed granicą już wszystko wypili, nie ma diesla. No więc mamy pół baku, więc możemy jeszcze jechać i mamy karnister, ale no szkoda, trochę szkoda. Ale ty tu, koleżanko, nie jedziesz z przodu. Nie, ty idziesz do tyłu. Tak, do ciebie mówię, do tyłu idziesz. Na szczęście twarzy nie muszę zasłaniać, ale muszę mieć na głowie chustę zawsze i wszędzie. I kupiłam sobie w Gruzji taką właśnie wełnianą, grubą chustę, bo jest strasznie zimno teraz, strasznie zimno. No i ponieważ chustę muszę mieć, choć podobno już teraz tak turystów nie ścigają, że można mieć też czapkę na głowie, a czy jakiś kapelusz i też jest ok, chodzi tylko o to, żeby nie chodzić z gołą głową, ale ja pomyślałam, że wolę, wiecie, dmuchać na zimne, mieć tą chustę, żeby nie było, że ktoś mnie gdzieś tam nie wpuści i coś nie będę mogła zobaczyć.
No to tak, przeszliśmy dwa okienka i jak na razie nikt nie sprawdzał żadnych testów, nie pytał się o szczepienia, nie pytał się o karnet, na który żeśmy wydali tyle pieniędzy. Teraz niedźwiedź poszedł do trzeciego okienka, bo tutaj na tych wszystkich granicach to jest tak, że jest kilka okienek i w każdym wszystko sprawdzają od początku. Tak więc nie wiem, czy tutaj jak to będzie, ale no dziwnie trochę, taki, no, co kraj, to obyczaj. Nikt nie rozumie, jak mówimy, że jesteśmy z Polski, Polonia, Poland, Polsza, kurwa, nikt nie rozumieją, ale jak powiemy Lewandowski, to od razu oczy im się śmieją i wszyscy są szczęśliwi. Słoneczko wychodzi, powoli zaczyna być widać góry dookoła nas. Bardzo jest zimno, naprawdę. Taki mróz. My tutaj spaliśmy, to taka jakaś droga w budowie jest, trudno powiedzieć, ale widać, że jeszcze nie skończone, bo są jakieś materiały budowlane i taka droga donikąd. I my tam na końcu żeśmy sobie stanęli i mieliśmy spokojną noc. My słyszeliśmy różne opowiastki na temat spania na dziko w Iranie, więc no zobaczymy, będziemy mówić na bieżąco, jak to wszystko wygląda, bo też z doświadczenia wiemy, że z opowiastkami różnie bywa. No. Kupiliśmy taką zapasową kuchenkę na benzynę, żebyśmy w każdej chwili mogli w razie czego skorzystać i fajnie, no zobaczcie jak daje. Bela, tam co? Tam nic nie ma. Czekaj, ja podmucham, żeby dodać takiego, wiesz. Nie, jak na scenie. No to na początku tylko jest taki dym, a później jest jak gaz prawie. Na początku, bo jak ten Niemiec aparat, to też był taki płomień. Tak. No to na początku taki wielki płomień, ale teraz już pali normalnie. Okej. Wiele osób pyta się mnie, jak sobie dajemy radę, gdy jest zimno. No i wiecie, jakoś dajemy sobie radę, ale no teraz patrzcie, otworzyłam szufladę, wyciągam olej. Poczekajcie, ja wam to pokażę. I ten cały olej po prostu zamarzł. No więc najpierw będziemy musieli go trochę rozgrzać. No to wtedy my korzystamy z rury z Webasto, która tam jeszcze cały czas grzeje namiot. O, nam tu widać, słychać. O, i ogrzewamy sobie ręce. Tudzież rozmrażamy różne produkty, jeżeli po prostu no, coś tam zamarzło, a jest w tej chwili potrzebne. No, nie jest to super wygodne, przyjemne, ale no tak trzeba po prostu i tak jest. Widzicie? Nie wiem, czy to dobrze będzie widać, ale
po prostu no jest zamarznięty w cholerę. Daje jak gaz. Ormiański gołąbek. W środku jest kasza kuskus, ciecierzyca, bakalie. Rewelacyjny, naprawdę bardzo dobry. Nie słodki, nie na słodko. Bardzo, bardzo fajne połączenie. Aby wjechać do niektórych krajów, trzeba mieć taki dokument, który się nazywa carnet de passage, jak to dobrze wymawiam, bo to z francuskiego. I to jest tak jakby taki paszport dla samochodu. Chodzi o to, że wjazd samochodem do niektórych krajów jest niemożliwy, jakby trzeba mieć taki tymczasowy import i ten dokument pozwala właśnie to zrobić. Trzeba niestety wpłacić kaucję, żeby ten dokument otrzymać i w zależności od do którego kraju jedziemy, to jest ta kaucja większa lub mniejsza. No i jest opłata też za ten dokument, tak? Natomiast w środku tam jest parę stronic, w zależności też ile chcemy, bo można sobie zamówić tam 6, 12, 24 stronice. I jedna stronica jest potrzebna na jeden kraj. Ja spróbuję pokazać, jak to wygląda, ale zasłonię, bo tam są nasze dane, więc no wiecie, no trzeba się troszkę chronić. Tak więc mamy tutaj trzy części na każdej stronie. Część pierwsza. Tutaj wpisujemy, gdzie jedziemy i tak dalej. I tutaj jest stempel. Potem stawiają stempel tutaj na wjeździe. I jak wyjeżdżasz z danego kraju, to znowu jest kolejny trzeci stempel.